Dlaczego skalowanie firmy, dlaczego rozwijanie firmy jest trudne? Przede wszystkim dlatego, że przedsiębiorca to człowiek, który ma pomysł na biznes, ale nie jest najczęściej fanem całej tej biurokracji, która wiąże się z prowadzeniem rozwiniętej, rozbudowanej organizacji. Przedsiębiorca to jest człowiek, który bardzo lubi działać, ale kiedy przychodzi do Tworzenia i spisywania planów, projektowania budżetu, czy zebrań, albo rozliczania czasu pracy, no to zdecydowanie ma tego wszystkiego dość, i nie jest to ten sposób spędzania czasu, który. Kręci go najbardziej. A problem polega na tym, że kiedy organizacja się rozwija, to nie wystarczy już tylko pomysł i energia jednego człowieka, czy nawet kilku osób, które budują tę firmę wspólnie z nim. Potrzebne są procedury, potrzebne są pewne procesy, które sprawią, że organizacja jako zespół ludzi, rozbudowany zespół ludzi, będzie działała sprawnie. I Wyzwanie polega na tym, żeby połączyć z jednej strony tego ducha przedsiębiorczości, a z drugiej strony procedury, które są konieczne właśnie do tego, żeby ten organizm działał prawidłowo. Wyobraźmy sobie, że organizacja, czy inaczej rozwój organizacji, to jest taka piramida, i fundamentem tej piramidy jest pomysł na biznes. Załóżmy, że chcę otworzyć zdrowy fast food w centrum Wrocławia, i to jest mój pomysł, to jest coś, co jest fundamentem tego mojego biznesu. I teraz kolejne etapy rozwoju firmy to będą, gdybyśmy się przesuwali w górę tej piramidy, kolejne warstwy. Najniższa z tych warstw, pierwszy etap, to jest znalezienie i zdefiniowanie rynku, na jakim będę działał, czyli odpowiedź na pytania, kto będzie moim klientem, jaką potrzebę będę zaspokajał i czym będę konkurował z innymi podmiotami, które trafiają do tych samych klientów. Trzymając się przykładu tego zdrowego fast foodu, kto będzie moim klientem? Mieszkańcy miasta i turyści, którzy Chcieliby zjeść coś zdrowego, smacznego, nie chcieliby na to czekać. Tacy ludzie, których spotykamy w centrum miasta, ale dla których niekoniecznie właściwą propozycją jest hamburger, na przykład. Chcieliby zjeść coś innego, coś zdrowszego. Jaką potrzebę zaspokajamy? I tu już pojawia się parę elementów, no bo z jednej strony zaspokajamy potrzebę głodu, oczywiście, ale z drugiej strony taki fast food, zdrowy fast food w centrum miasta może też zaspokajać potrzebę dbania o zdrowie. Nie chcę jeść hamburgera, chcę zjeść coś zdrowszego. Może zaspokoić potrzebę odpoczynku, kiedy zwiedzam miasto. To jest fajne miejsce, w którym mogę usiąść i zrelaksować się. Może zaspokajać potrzebę spotkań ze znajomymi, jeżeli stworzę ku temu odpowiednie warunki, takie, żeby ludzie chcieli tam przychodzić wspólnie i spędzać trochę czasu, chociaż to akurat w przypadku fast foodu pewnie nie będzie szczególnie ważna potrzeba, bo, bo fast food polega też na tym, żeby ci ludzie w restauracji czy w barze szybko się wymieniali i robili miejsce dla następnych, więc nie chcemy ich tam zwykle zbyt długo zatrzymywać ale też możemy zaspokajać potrzebę własnej samooceny naszych klientów. Jem w takim zdrowym miejscu, więc dbam o siebie, dbam o zdrowie, jestem osobą odpowiedzialną i racjonalnie myślącą, taką, która dba o zrównoważony rozwój swojego organizmu, jeżeli można tak powiedzieć. Więc te potrzeby, które zaspokajamy, mogą być naprawdę różnorodne i czasami nie takie bardzo oczywiste trzeci element tego znalezienia i zdefiniowania rynku, czyli czym konkurujemy. No i tutaj zakładam, że będziemy konkurować zdrowym jedzeniem, na które nie trzeba czekać. Załóżmy, że w Centrum Wrocławia w tym momencie nie ma miejsca, gdzie mogę zjeść szybko i zdrowo w tym samym czasie. Są restauracje, które oferują zdrowe i urozmaicone menu, no, ale tam trzeba na jedzenie poczekać. Z drugiej strony, jeżeli przychodzę i jem coś gotowego, no to, to na pewno zdrowe to nie jest. Zaznaczam, że być może w tym momencie we Wrocławiu sytuacja jest inna, to jest tylko hipotetyczny przykład. Przechodzimy w tej naszej piramidzie na wyższy poziom. Wyższy poziom to jest rozwój moich produktów i usług. No bo jeżeli już wystartuję, mam ten swój lokal, wiem, kogo obsługuję, wiem, czym konkuruję, to. Przychodzi moment, w którym stwierdzam, że ten, ten mój bar ze zdrowymi przekąskami, okej, okay, działa w porządku, ale chciałbym czegoś więcej. Co to może być coś więcej? To mogą być sposoby, inne sposoby, dodatkowe sposoby na zaspokojenie potrzeb moich klientów. I to może być na przykład. Rozbudowane menu, dopasowane do różnych rodzajów diety, ale to może być też wprowadzenie dostawy do domu. I w tym momencie zaspokajam już potrzeby nie tylko osób, które przychodzą do centrum miasta, ale również mogę dowozić moje produkty do, do domów czy do biur. To może być catering, i wtedy jestem w stanie obsługiwać imprezy. To mogą być nowe lokale, które otworzę w innych punktach. Więc ten rozwój produktów i usług może iść w różne strony. To nie, znacza, nie oznacza tylko i wyłącznie rozszerzania menu i dodawania kolejnych potraw. Natomiast wraz z tym drugim etapem, czyli rozwojem produktów i usług, często czy jego konsekwencją jest etap trzeci, czyli potrzeba pozyskania zasobów, dzięki którym będę mógł się rozwijać. No bo można rozwijać się organicznie, można reinwestować część zysków i to część pieniędzy, które zarabiam, przeznaczać na to, żeby firma rosła, ale może się okazać, że te moje potrzeby są coraz większe, no bo mogę potrzebować zainwestować w sprzęt, mogę potrzebować zainwestować w ludzi, w nowy lokal, w adaptację takiego lokalu i tak dalej i tak dalej. I wraz z tym, jak firma rośnie, Pojawiają się też dość szybkie zmiany w zakresie zarządzania zapasami, finansami, ludźmi, bo skala tych potrzeb rośnie. Zupełnie czym innym jest zarządzanie lodówkami w jednej kuchni, a zupełnie czym innym jest zarządzanie zapasami jedzenia w kilku lokalach, na przykład. Czym innym jest zarządzanie ludźmi w jednym lokalu, kiedy ja. Jestem na miejscu i widzę, co oni robią, zupełnie czym innym jest zarządzanie ludźmi w kilku lokalach. To samo z dostawami, to wszystko wymaga wejścia na wyższy poziom i y, ogarnięcia tego wszystkiego w większej skali, więc tutaj potrzeba nam do tego zasobów przeróżnego rodzaju i sprzętowych, i ludzkich, i y, np. przykład oprogramowania, y, i tak dalej, i tak dalej. Czwartym etapem rozwoju firmy są... Rozmaite systemy operacyjne, systemy, które ułatwiają nam bieżące prowadzenie biznesu. Jakie to są systemy? To są na przykład systemy do finansów i księgowości. Oczywiście każdy taki lokal ma kasę fiskalną, ale później pojawia się potrzeba spięcia tego jakimś jednym systemem, wystawiania faktur, być może automatycznej wysyłki tej, tych faktur, rozliczeń z kontrahentami i tak dalej. To są systemy do zaopatrzenia, do reklam, być może do zatrudniania i szkolenia. Kolejnych ludzi, do dostaw produktów i usług, komunikacji w firmie, transportu i logistyki i tak dalej. Tutaj te rodzaje potrzeb można mnożyć, natomiast wszystkie one pojawiają się i są to nowe rzeczy, które przychodzą do nas wtedy, kiedy organizacja rośnie. Kiedy byliśmy jednym małym lokalem i ja, jako właściciel, ciągle byłem tam na miejscu. To mogłem mieć to wszystko w głowie. Kiedy firma rośnie, ja nie jestem w stanie już tego ogarnąć, więc potrzebuję i ludzi, i rozmaitych systemów, które pomogą mi zapanować nad tym, żeby po prostu nie było tam chaosu. Piąty etap to jest. To, to, to są różne systemy zarządzania, i są cztery grupy takich systemów. Pierwsza grupa to są systemy służące do planowania, druga to jest struktura organizacyjna, trzecia to jest program rozwoju kadry menedżerskiej, skąd będę pozyskiwał menedżerów, czy będę ich chował, hodował i rozwijał u siebie, czy będę ich pozyskiwał z rynku, ale nawet jeżeli z rynku, to będę potrzebował ich jakoś wdrożyć do firmy, i czwarty rodzaj to są rozmaite systemy kontroli wewnętrznej, żeby nie dopuszczać do rozmaitych wpadek, wykrywać je szybko, eliminować i tak dalej. I szósty etap, ostatni etap rozwoju firmy to jest praca nad kulturą organizacyjną. Wszystkie firmy, również te najmniejsze, swoją kulturę organizacyjną mają, no ale nie zawsze jest ona uświadomiona. I teraz świadoma praca nad tą kulturą organizacyjną może przynieść bardzo dobre efekty. Więc to są takie etapy, które można powiedzieć rozciągają się od pierwszych dni działalności firmy do momentu, kiedy ta firma jest już korporacją. I prawdę mówiąc, tak jak mówiłem, jeżeli twoja firma jest mała, to możesz w ogóle nie przejmować się za bardzo systemami operacyjnymi, systemami zarządzania, czy nawet kulturą organizacyjną, dlatego że w gronie dwóch, trzech czy pięciu osób. To nie są to żadne wyzwania, to są normalne międzyludzkie relacje, to są bardzo proste rozwiązania, które działają, więc nie musisz przejmować się rozmaitymi wyzwaniami, z którymi borykają się korporacje. Natomiast jeżeli chcesz, żeby twoja firma się rozwijała, to warto, żebyś zdawał sobie sprawę z tego, jak różni się mała firma, jak różni się podejście przedsiębiorcy od podejścia Bardziej złożonej organizacji. No i teraz są różne obszary, gdzie te różnice można zaobserwować. Weźmy pod uwagę zyski. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, zysk to jest coś, co pojawia się przy okazji sprzedaży. Mali przedsiębiorcy bardzo często nie zwracają uwagi bezpośrednio na zysk, ale raczej na sprzedaż. Wychodzą z założenia: jeżeli sprzedaż rośnie, no to zysk też rośnie. Nie zawsze jest to prawda, bo jeżeli się rozwijamy, to odklejają nam się zwykle te zyski od sprzedaży. Jeżeli na początku zauważyliśmy, założyliśmy sobie jakiś poziom marży, to z czasem okazuje się, że ta marża się kurczy, bo pojawiają się dodatkowe koszty, których na początku nie było. Natomiast organizacje profesjonalnie zarządzane przyjmują zysk jako rzecz absolutnie priorytetową od zysku wychodzą na zysku się skupiają i zysk jest dla nich ważniejszy niż sprzedaż. Drugi kluczowy obszar działalności firm to jest planowanie. No i Przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą albo nie planują w ogóle, albo jeżeli to robią, to robią to w sposób taki bardzo niesformalizowany. Co to znaczy? To znaczy, że jakiekolwiek plany są najczęściej tylko i wyłącznie w głowie właściciela. I nawet jeżeli on się czasami podzieli z pracownikami jakimiś elementami tego swojego planu, no to ma to formę bardzo nieformalną, i pracownicy no niekoniecznie wiedzą, czy to jest luźny pomysł, czy to jest rzeczywiście jakaś tutaj strategiczna wytyczna dotycząca przyszłości firmy. W bardziej sformalizowanych organizacjach, Planowanie również jest sformalizowane i to jest tak naprawdę ciągły proces, który obejmuje zarówno plany strategiczne, dokąd zmierzamy, plany organizacyjne, czyli jak to wszystko będzie ogarnięte. Więc w przypadku takiej złożonej organizacji, te wszystkie plany są spisane, można do nich wrócić, można się do nich odnieść. Nie tylko można, ale to się robi. Porównuje się rzeczywiście to, co zaplanowaliśmy, z tym, co realizujemy. Kolejny kluczowy element działalności firmy to jest organizacja. Mali przedsiębiorcy najczęściej nie mają z tym problemu, no bo jeżeli firma to ja albo ja i jeszcze jedna, dwie, trzy osoby, to nie potrzebuje tutaj żadnego schematu organizacyjnego. Mało tego, to Świetnie, jeżeli ci wszyscy ludzie są w stanie się wymieniać. No bo gdy jedna osoba mi zachoruje, to ja nie mam nikogo na etacie, kto tę jedną osobę zastąpi i trzymam tako, takiego kogoś na wszelki wypadek. To, to byłoby dosyć absurdalne, tylko rolę tej nieobecnej osoby przejmuje ktoś z zespołu. Więc ważna jest elastyczność, te, te role często nakładają się na siebie, uzupełniają, są wymienne. Zupełnie inaczej w przypadku dużych organizacji. Tam każdy wie, jakie są jego zadania, za co odpowiada, czym się zajmuje, więc nie ma takiej wymienności i to dobrze, bo gdyby ta wymienność była, to panowałby po prostu chaos, więc musi to wyglądać inaczej. Następny element działalności firmy to jest kontrola. No i przy małych firmach. Jeżeli ta kontrola się pojawia, pewnie w takiej czy innej formie ona jest obecna, ale ona jest wyrywkowa, ona nie ma żadnej sformalizowanej postaci. Po prostu kiedy. Zauważę ja jako przedsiębiorca, że coś jest nie tak, no to, to zwracam na to uwagę, albo jeżeli nie wiem, usłyszę o tym, że mój znajomy, powiedzmy, miał problem w jakimś obszarze działalności firmy, no to też przyjrzę się temu obszarowi, być może u siebie w firmie. Ale nie ma żadnych ludzi, którzy są odpowiedzialni za kontrolę poza samym przedsiębiorcą, który robi to od czasu do czasu, no bo ma różne inne sprawy na głowie również. W przypadku firm profesjonalnie zarządzanych, Kontrola jest jednym z kluczowych elementów zarządzania. Ona jest wbudowana w organizację, więc są od tego ludzie, są od tego procedury i to wszystko dzieje się w sposób znów sformalizowany, ciągły i uporządkowany. Każdy pracownik wie na przykład, jak często odbywają się oceny okresowe, jak taka ocena przebiega, jakie są nagrody, jakie są kary. Wszystkie te elementy są jasne od samego początku. Jest w profesjonalnych organizacjach też coś takiego jak program rozwoju kadry menedżerskiej. Wspominałem o tym wcześniej. Możemy wyławiać takie talenty, które nadają się do objęcia stanowisk kierowniczych i je rozwijać. Możemy zatrudniać ludzi spoza firmy. Ten program jest też zaplanowany, jasny, uporządkowany. W przypadku małej firmy. Nie ma czegoś takiego, no bo, bo znów trudno o taki program, jeżeli mamy trzyosobowy zespół. Tutaj to wszystko opiera się na obserwacji tego, jak ludzie pracują. Jeżeli dostrzegamy, że ktoś wybija się w swojej pracy i być może zdradza jakieś takie talenty do organizowania pracy innym również, no to, to jest to prawdopodobnie dobry kandydat do tego, żeby objąć w przyszłości stanowisko kierownicze. Jest jeszcze kilka takich elementów czy takich obszarów działalności firmy, które zdecydowanie różnią się w małych działalnościach gospodarczych i w dużych, bardziej złożonych i profesjonalnie zarządzanych firmach. Takim obszarem jest na pewno budżetowanie. Nie sądzę, żeby w wielu małych firmach, po pierwsze, były sporządzane Formalne budżety spisane, a po drugie, żeby te budżety zakładały też różne warianty: wariant pesymistyczny, średni i optymistyczny. W dużych firmach jest to na porządku dziennym. Jeżeli chodzi o Innowacje i podejmowanie ryzyka. No to tutaj w małych firmach ogromnie dużo zależy od osobistej skłonności właściciela do podejmowania ryzyka i do jego nastawienia, do zmian. W dużych organizacjach znowu mamy to zaplanowane i, i to ryzyko jest odpowiednio skalkulowane. Kiedy chodzi o przywództwo, jest dokładnie tak samo. Mamy pojedynczego przedsiębiorcę i jego osobowość, albo mamy różne style zarządzania, ale to też nie jest tak, że jest jeden menedżer, który rządzi całą firmą. Te style rozkładają się na wiele różnych osób, które znajdują się na różnych szczeblach w strukturze organizacyjnej firmy. No i wreszcie kultura organizacyjna. Organizacje bardziej złożone i sprofesjonalizowane mają to czasami spisane, uporządkowane. W małych firmach jest to rzecz bardzo mocno nieformalna. Kiedy mała firma się rozwija, napotyka różnego rodzaju problemy. I te problemy, jak się okazuje, bardzo często się powtarzają. Jakie to są problemy? Wymienię teraz te problemy i powiem, skąd one się biorą. Ciekawy jestem, czy w swojej firmie zauważasz też niektóre z nich. Jeżeli tak, to dobrze, bo to znaczy, że Twoja firma się rozwija. I być może teraz podpowiem Ci, co możesz zrobić, żeby tych problemów się pozbyć. Problem pierwszy. Niektóre działy są przeciążone, czy niektóre osoby w firmie są przeciążone i narzekają, że no szkoda, że doba ma tylko 24 godziny, dlatego że ciągle mamy zbyt dużo pracy na głowie. Z czego to wynika? Wynika to z braku planowania albo z nieodpowiedniego planowania. Wynika to też z braku formalnej struktury, która powoduje, że jedne osoby pozwalają sobie wyłożyć na głowę albo biorą sobie na głowę zbyt wiele, a inne osoby Mogą być nie w pełni zagospodarowane. Jeżeli nie ma w firmie przejrzystej struktury i nie wiadomo, kto za co odpowiada, no to trudno też rozdzielić pracę e, na starcie, bo, bo nie wiadomo, co się pojawi w trakcie i nie wiadomo, kto jak dużą część tej puli weźmie na siebie. Może być też tak, że nasi ludzie po prostu nie potrafią organizować sobie pracy, że nikt ich nie nauczył, jak to się robi i to jest ich problem. Drugi kłopot, który pojawia się w rosnących firmach, to jest marnowanie czasu na gaszenie pożarów, na reagowanie na bieżące sytuacje. No i to wynika znowu z jednej strony z braku planowania, z drugiej strony z braku strategii. Strategia firmy mówi o tym, co jest dla nas ważne, a równocześnie, co nie jest dla nas ważne. Kiedy mamy taką strategię, wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić, dobrze, to Wpisuje się w naszą strategię, tym powinniśmy się zająć, to jest poza naszym kręgiem zainteresowań, możemy sobie to spokojnie odpuścić. I to od razu eliminuje część zadań i zmniejsza obciążenie zadaniami, które są z naszego punktu widzenia, z naszego strategicznego punktu widzenia, nieistotne. Może być tak. Że kultura organizacyjna naszej firmy, nawet jeżeli ona jest zupełnie nieuświadomiona, promuje takich strażaków, promuje osoby, które reagują natychmiast na to, co się dzieje, robią wokół tego dużo szumu. No i z jednej strony, y oczywiście dobrze, że takie osoby są i. i Zawsze, jeżeli pojawia się pożar, to ma go kto gasić, ale z drugiej strony, jeżeli takie osoby są stawiane za wzór i chwalone, no to prosimy się tylko jako przedsiębiorcy o to, żeby tych pożarów było więcej, no bo im więcej pożarów, tym więcej okazji do wykazania się dla pracowników. Problem numer trzy. Pracownicy nie wiedzą, kto za co odpowiada. No i tutaj, jak już pewnie się domyślasz, Pro powodem jest brak schematu organizacyjnego, brak zakresów obowiązków poszczególnych pracowników, mogą być też powodem takich problemów słabe relacje pomiędzy pracownikami. Może być tak, że jest słaba komunikacja i w związku z tym ludzie nie przekazują sobie informacji yy, na temat tego, że na przykład ja się zajmę tym tematem i nagle okazuje się, że nad tą samą Rzeczą pracują niezależnie dwie osoby, albo jest jakaś rzecz, która, którą nie zajął się nikt, bo nikt nie poczuwał się w obowiązku. Czwarty problem. Pracownicy nie mają świadomości długoterminowych celów firmy. No i tutaj, oczywiście powodem jest brak strategii. Jeżeli takiej strategii nie mamy i nie komunikujemy tej strategii pracownikom, no to skąd oni mają wiedzieć, jakie są długoterminowe cele firmy? Problem. Y Piąty, tak, piąty to jest brak dobrych menedżerów. Skąd się to bierze? Z jednej strony stąd, że nie szkolimy naszych ludzi, nie szkolimy naszych pracowników, żeby uczyli się zarządzania. No bo jeżeli mam dobrego pracownika, który świetnie wykonuje swoje zadania, i ja w uznaniu zasług czynię go menedżerem, to co się może stać? Może się stać, że ten pracownik, który był świetnym wykonawcą dalej pra danej pracy, będzie się czuł w obowiązku dalej ją jeszcze lepiej wykonywać, bo będzie czuł, że jeżeli wydeleguje to zadanie komuś innemu, to ono nie będzie już tak dobrze zrobione. Więc ważne jest, że jeżeli Idziemy drogą awansów wewnętrznych. Jeżeli chcemy, żeby nasz świetny pracownik został menedżerem, to należy go do tej roli przygotować i nauczyć go delegowania i koordynowania pracy innych osób. Brak dobrych menedżerów może wynikać też z tego, że właściciel z jednej strony wyznacza takich menedżerów, ale z drugiej strony nie daje im wolnej ręki, kontroluje wszystkie ich posunięcia. I bywa tak. Że ten właściciel mówi, no tak, tak, ja zatrudniłem menedżerów, ale to był kompletny niewypał, oni się w ogóle nie sprawdzili. Jeżeli chcesz, żeby pracownicy się sprawdzili, menedżerowie się sprawdzili, no to musisz dać im wolną rękę. Musisz przekazać im nie tylko zadania, ale też odpowiedzialność za podejmowane decyzje, bo inaczej oni po prostu nie będą w stanie nic zrobić. Będziesz miał kolejnych pracowników, którym będziesz musiał wszystko tłumaczyć i. Trzymać ich za rękę, a nie ludzi, którzy poprowadzą część tej firmy za ciebie. Problem szósty. Niektórzy pracownicy lub działy czują, że są zdani tylko na siebie, wychodzą z założenia, że jeżeli ja tego porządnie nie zrobię, to nikt tego nie zrobi. No i tutaj. Najczęstsze przyczyny to jest brak jasno określonych ról w zespole, brak odpowiedzialności i rozpisanych relacji między poszczególnymi stanowiskami, ale też słabi menedżerowie, którzy nie potrafią tym zespołem zarządzać. Problem siódmy: ludzie narzekają, że spotkania to tylko marnowanie czasu. Skąd to się bierze? Może być tych spotkań za dużo po prostu i one rzeczywiście mogą być marnowaniem czasu, mogą być bezproduktywne. Inny powód y, może być taki, że te spotkania są nieprzygotowane, więc ludzie przychodzą i nie za bardzo wiedzą, czego się tam spodziewać, nie wiedzą po co te spotkania się odbywają, nie widzą efektów tych spotkań, no i wtedy opinia jest taka, że spotkanie to marnowanie czasu. Może być też tak, że jesteśmy na drugim biegunie i organizujemy te spotkania niezwykle rzadko. I wtedy w zespole nie ma poczucia, że te spotkania coś wnoszą, bo one odbywają się tak rzadko. Przerwy między nimi są tak długie, że nie widać związku między jednym a drugim spotkaniem. To wszystko wydaje się jakieś takie przypadkowe, chaotyczne, więc, więc niepotrzebne. Problem ósmy. Firma nie ma planów, a jeżeli są, to pozostają tylko na papierze i nikt ich nie realizuje. Jeżeli tak jest, to przyczyną może być brak kontroli wewnętrznej, no bo jeżeli sporządziliśmy plan, ale tego planu nikt nie realizuje, to znaczy, że brakuje nam elementu sprawdzam, brakuje nam elementu weryfikacji tego, czy rzeczywiście pracownicy, menedżerowie, firma postępuje zgodnie z tym planem. Być może problemem jest też brak przeszkolenia w zakresie wyznaczania celów, realizacji celów i oceny realizacji, stopnia realizacji tych celów, bo nie wystarczy ludziom powiedzieć: Realizujemy taki plan, trzeba ich też nauczyć, jak to się robi. Nie każdy musi to umieć. Dziewiąty problem: część pracowników czuje się niepewnie w firmie. I to jest konsekwencja wszystkich poprzednich błędów. Jeżeli pracownicy czują, że spotkania są niepotrzebne, niczego nie wnoszą, jeżeli nie mają świadomości, po co ta firma działa, jeżeli widzą, że nie ma sprawnych menedżerów, czują, że firma jest chaotycznie zarządzana, no to czują się w takiej firmie niepewnie, nic w tym dziwnego. I wreszcie, problem dziesiąty rosnących firm jest taki, że sprzedaż rośnie. Ale zyski spadają. Wspominałem o tym wcześniej, i to jest efekt takiego podejścia przedsiębiorcy, że jeżeli sprzedaż rośnie, to zysk też musi rosnąć. I przyczyną takiego podejścia jest nieśledzenie sytuacji finansowej. I przez sytuację finansową mam na myśli nie tylko przychody, nie tylko kwotę wystawionych faktur, nie tylko stan konta, ale też poziom marży, zyskowność naszego biznesu. I tutaj odsyłam do odcinka z Adamem Grzesikiem, zalinkuję do niego w notatkach. Tam mówiliśmy o budżecie firmowym i to rzeczywiście jest odcinek, jeden z najpopularniejszych odcinków Małej Wielkiej Firmy, polecam, bo tam rozmawiamy właśnie o tych finansowych aspektach prowadzenia działalności. Przyczyną tego, że przychody wzrastają, a zyski spadają, może być też to, że nie mamy limitów wydatków, jeżeli chodzi o sprzedaż i promocję. Może być tak, że pracownicy nauczyli się takiego działania, że jeżeli mamy zdobyć klienta, no to wszystkie wydatki są uzasadnione. No i, i wtedy e, bardzo prosta droga do tego, żebyśmy z tymi wydatkami po prostu przesadzili. Pytanie brzmi: jak przechodzi się od takiej małej firmy, takiej działalności gospodarczej, która opiera się na pomyśle założyciela i być może pracy jego i kilku bliskich osób do sprawnie, profesjonalnie zarządzanego przedsiębiorca, przedsiębiorstwa. Ten proces przejścia składa się z czterech etapów. Pierwszy etap to jest ocena stanu obecnego. Sprawdzamy w tych wszystkich kluczowych elementach, które wymieniłem wcześniej, co działa, a co nie? Jak to wygląda dzisiaj? Czy my mamy już jakieś stanowiska pracy, na przykład? Czy mamy jakieś opisy tych stanowisk? Na ile one przystają do rzeczywistości? Czy mamy jakieś plany? Czy mamy jakiś budżet? Czy mamy jakieś systemy komunikacji? I tak dalej, i tak dalej. Czy każdy w firmie wie, jak to wszystko się ze sobą łączy? Więc pierwszy etap sprawdzamy, jak to działa dzisiaj. Etap drugi. Tworzymy plany rozwoju firmy i tutaj można je podzielić na trzy takie grupy. Pierwszy element, pierwsza, pierwsza grupa to jest schemat organizacyjny, czyli odpowiadamy sobie na pytania, kto komu podlega w firmie, kto się czym zajmuje i kto za co jest odpowiedzialny. Druga grupa w ramach planów rozwoju firmy to są plany strategiczne. Co robimy, czym nasza firma się zajmuje, a czym się nie zajmuje, dokąd zmierzamy, co chcemy osiągnąć i jak chcemy to osiągnąć. Trzecia grupa to jest przygotowanie menedżerów, którzy mają wziąć na siebie ciężar prowadzenia tej firmy, z jednej strony szkolenie obecnych menedżerów tak żeby byli coraz lepsi w swojej pracy, z drugiej strony wyszukiwanie przyszłych, wyszukiwanie następców osób, które będą mogły objąć funkcje kierownicze w naszej firmie. Czyli jeszcze raz, jeżeli chodzi o proces przejścia, to pierwszy etap to ocena stanu obecnego. Drugi etap to stworzenie planu rozwoju firmy, i tutaj podzieliłem ten plan na schemat organizacyjny, plany strategiczne i przygotowanie menedżerów. Trzeci etap to jest wprowadzenie tego planu w życie. Bardzo, bardzo ważne. Najlepszy plan nic nam nie da, jeżeli pozostanie na papierze. Więc trzeci etap wprowadzenie planu w życie, i czwarty, ostatni etap to jest monitorowanie postępów i ewentualne korekty, bo Raczej się nie zdarza, żeby taki plan, który sobie założyliśmy, był w 100% trafiony. Prawdopodobnie trzeba będzie tam coś korygować, więc warto mieć tego świadomość. Pytanie brzmi, co w takim razie z założycielem firmy? No bo jeżeli założyłem tę firmę i moim głównym atutem był pomysł, było to, że miałem tę energię, która napędzała firmę na początku, to. Co się ze mną stanie w momencie, kiedy ta firma będzie działała w zupełnie inny sposób, kiedy trzeba będzie przygotowywać te plany, budżety, procedury i tak dalej, co kompletnie może mnie nie kręcić. Więc możliwości jest kilka. Możliwość pierwsza jest taka, że mogę nie zmieniać niczego. Mogę udawać, że problemów nie ma i męczyć się z tymi problemami. No, raczej nie jest to najlepszy sposób, natomiast są ludzie, którzy w ten, w ten sposób działają latami. Dużo zależy od tego, na jakim są rynku, jaką mają konkurencję, w jakiej są sytuacji, i tak dalej. Można ciągnąć taki biznes, natomiast no, trzeba mieć świadomość tego, że ciągle te problemy, które wymieniałem, będą narastać i będą powracać. Drugi. Sposób, druga droga dla założyciela firmy jest taka, że może nauczyć się bycia menedżerem, może nauczyć się planowania, budżetowania i wszystkich tych innych rzeczy, kontrolowania. To nie zawsze się udaje, to jest trudne, ale da się to zrobić. I jeżeli jako właściciel firmy masz takie ambicje, żeby ją rozwinąć i kierować dużą organizacją, to można się tego nauczyć. Inne wyjście jest takie, że możesz zrezygnować z zarządzania firmą, wycofać się i znaleźć menedżerów, którzy będą to robić za ciebie. Możesz też. Zostać w firmie, na czele tej firmy, możesz zostać takim prezesem, wizjonerem, natomiast ze świadomością, że ty de facto nie zarządzasz ludźmi, nie zarządzasz zespołem. Wynajmujesz menedżera, dyrektora zarządzającego, dyrektora operacyjnego, jak zwał, tak zwał, wynajmujesz kogoś, zatrudniasz kogoś, kto zamiast ciebie będzie się zajmował. Całą sferą operacyjną w firmie, a ty skupisz się właśnie na wizji, wytyczaniu nowych kierunków i tak dalej. No i ostatnie wyjście jest takie, że możesz po prostu sprzedać swoją firmę i przejść na emeryturę, albo założyć nową firmę, co też się dość często zdarza. Przedsiębiorcy, którzy są świetni w tym pierwszym etapie działalności firmy, na początku, kiedy trzeba właśnie tej iskry, tej energii, e, czasami tak robią, że rozkręcają firmę, sprzedają ją i zakładają nową. Chcesz dodać swój komentarz albo posłuchać innych odcinków? Zajrzyj na mała firma.pl.